Siemanko wszystkim, dzięki, że wybraliście mnie do nowego cyklu Zapytaj Portowca. Razem z Arturem z Pogoń TV wybraliśmy kilka pytań, na które odpowiem. Było ich bardzo dużo, ale wiadomo, na wszystkie nie zdążę odpowiedzieć i obyście się dobrze bawili. Michał Bejster, z kim w drużynie masz najlepszy kontakt? No to jest to osoba, która od początków przygotowań w Pogorzelicy stara mi się codziennie uprzykrzyć życie, a mianowicie jest to Wojtek Gola, którego bardzo lubię, szanuję, ale Golik, ja nie wiem, czy ja się z tobą wytrzymam do końca tego obozu. I mówię, najlepszy kontakt jest z Wojtasem. Leszek Wieliczko. Czy jest jakaś drużyna w Ekstraklasie, na którą dodatkowo się spinasz przed meczem? Wiadomo, szanuje się każdego przeciwnika, ale jak się słyszy, że się gra mecz z Lechem Poznań czy z Legią Warszawa, to nie ma co ściemniać, motywacja jest podwójna i na pewno te mecze traktuję priorytetowo i za wszelką cenę chcę, żeby ten mecz był jak najlepszy w wykonaniu zespołu czy moim, i wydaje mi się, że to są te dwa zespoły, na które się tak najbardziej, tak powiem, spinam. Michał Mojski. Co czujesz, gdy po zejściu z boiska czy zdobytej bramce kibice krzyczą Łukasz Zwoliński? Powiem szczerze, że za każdym razem, jak słyszę okrzyki Łukasz Zwoliński kierowane z trybun, czuję dumę i radość, że mogę grać dla tego klubu, bo jak wszyscy wiedzą, jestem wychowankiem tego klubu i bardzo szanuję kibiców ze Szczecina, a nie tylko po strzelonej bramce, bo praktycznie w każdym meczu kibice krzyczą Łukasz Zwoliński i jest to bardzo budujące, a na pewno bardzo motywuje i jest to wspaniałe uczucie. Jacek Augustyn. Jakie było pierwsze uczucie po strzeleniu pierwszego gola w Ekstraklasie? No tak, pierwsza bramka była w meczu z Podbeskidziem w Bielsko-Białej. To było, wiadomo, każdy ma jakieś marzenia. Moim było jak najszybciej strzelić tą debiutującą bramkę w Ekstraklasie. Udało się w pierwszym meczu i radość była ogromna. Uśmiechnąłem się do siebie, wszyscy chłopacy przybiegli. Co więcej powiem, no, naprawdę byłem szczęśliwy. Sebastian Troszyński. Kto jest twoim idolem z dzieciństwa? Od małego podobała mi się gra Barcelony, w szczególności takim idolem był Ronaldinho Gaucho, bo wiadomo, jak się jest małym, to przede wszystkim cieszy zabawa z piłką, dribbling, a Ronaldinho robił to według mnie najlepiej, bo cieszył się z gry w piłkę i to był zdecydowanie mój idol. Wojciech Śmigowski. Gra w której lidze jest dla ciebie marzeniem? Moim marzeniem było zawsze zagrać w Bundeslidze i nie będę tego ukrywać. Premier League i Premier Division są też bardzo mocnymi ligami, ale jakoś od małego zawsze oglądałem Bundesligę i to jest raczej ten kierunek. Olo Opk. Komu kibicujesz w Lidze Mistrzów? No to tak jak już powiedziałem wcześniej, od małego kibicowałem Barcelonie i raczej nie należę do sezonowców i na dobre i na złe jestem z Barceloną, więc oczywiście kibicuję tej drużynie. Adam Głowa. Jak udaje ci się łączyć karierę piłkarza i studia? Na pewno nie jest to łatwa rzecz, pogodzić studia z karierą piłkarza, ale tak jak powiedziałem, studiuję na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia i wykładowcy są wyrozumiali, starają się pomóc i na pewno nie jest tak, że mamy podgórkę, a wręcz jak widzą, że się staramy, bo wiadomo, nie możemy być na każdych zajęciach, to zawsze służą pomocą i wiemy, że mamy wsparcie. I nie tylko ja studiuję, bo są tu ze mną chłopaki w Pogoni, którzy studiują i tak jak powiedziałem, nie mamy nic pod górkę, a zawsze wykładowcy są wyrozumiali i można to pogodzić. Krzysiek Wojciechowski. Jak długo grasz w League of Legends? I jaka jest twoja ulubiona postać w tej grze? W League of Legends gram około 3 lata, a ulubiona postać w grze jest to Jinx.
Hubcio XD, dasz mi autograf? Pewnie, Hubcio. Ines Boniecka, co ugotujesz, jak wrócisz z obozu w Turcji? Jak wrócę z obozu w Turcji, to na pewno ty mi coś dobrego ugotujesz. No chyba, że chcesz, to zapakuję w plecach jakiegoś tureckiego kebaba na wynos. Magdalena Sadurska, lubisz Snickersy? Madzia, ty weź lepiej zjedz Snickersa, bo zaczynasz gwiazdożyć. Kacper Ludwiczak, jeśli okazałoby się, że jabłko jest bananem, a banan pomarańczą, to czy pomarańcza byłaby jabłkiem w koszyku, czy mandarynką w koszyku? Kacper, przestań się wygłupiać. Ja już mam dosyć. Kacper, naprawdę, napisz mi wiadomości prywatnie, skąd się wzięło to pytanie, bo jestem bardzo ciekaw. Karolinka Jankowiak, co sądzisz o zjawiskach paranormalnych?